Dzisiejszym gościem jest Rafał Borowski. Witam Witam cię, serdecznie. Rafale. Dzień dobry, witam serdecznie widzów, słuchaczy. Rafał, powiedz na początku, kiedy i w jakich okolicznościach zacząłeś pić i ile lat byłeś alkoholikiem? No, alkoholikiem jestem nadal, tyle że nieczynnym, niepijącym. To jest bardzo długa i trudna opowieść, żeby tak można było to schematycznie opowiedzieć, to musiałbym się. No właśnie, ciężko jest streścić to wszystko. Ja pochodzę z rodziny niepijącej alkoholu, z przepełnionego domu miłością. I ponieważ miałem traumatyczne wydarzenia, więc znalazłem swoje ukojenie w butelce w wieku właśnie no, 21-22 lat, ale to się oczywiście rozwijało, Możesz bo powiedzieć, jakie traumatyczne właśnie tak, przeżycie? no właśnie już rozwijam swoją wypowiedź, że na początku, rok wcześniej przed pożarem Halistocznie, byłem w tym takim słynnym pożarze tutaj podczas koncertu z Golden Life w 1994 roku, byłem operatorem kamery wówczas. Rok wcześniej umarła mi mama w wieku 47 lat, ja miałem 20 i no nie umiałem się odbierać, ale jakoś to no, próbowałem się z tym pogodzić, natomiast straciłem w niej takiego sojusznika, człowieka, z którym rozmawiałem o wszystkim, życiu, o pierwszej dziewczynie, o miłości, o tym, o siamtym. I potem szybko jakoś tak próbowałem odnaleźć w dziewczynie no, właśnie tą mamę tego sojusznika, takiego zbratania się. I no, chcieliśmy się ożenić i się ożeniliśmy, tylko że najpierw wcześniej chcieliśmy mieć dziecko, ale je straciliśmy. Kasia poroniła, więc no, już był taki pierwszy w domu ciężki, traumatyczny incydent. I za chwilę, bo to było w wakacje, a za chwilę ja w listopadzie 1994 roku miałem szczęście obsługiwać ten koncert właśnie. I potem, jak już z Siemianowic Śląskich, pozdrawiam Śląsk, wróciłem do domu w styczniu kolejnego roku, w 1995. Nie potrafiliśmy ze sobą mieszkać, żyć. Każdy z nas potrzebował jakiegoś spokoju, jakiejś cierpliwości, zrozumienia. Zaczęliśmy się no, szarpać o byle co, jakieś drobnostki i razem stwierdziliśmy, że po prostu się rozchodzimy. Jedna sprawa rozwodowa, kulturka, kawa i się pożegnaliśmy. No ale to właśnie na tym nie był koniec. Ja nigdy nie nadużywałem właśnie alkoholu. Nie wiadomo, w ogóle alkohol się nie pojawiał. No wiadomo, że jakaś tam symboliczna lampka wina na imieniny, ale było to picie normalne. Żadne przesadzone, nikt nie... Ja byłem taką czarną owcą, nic żadnych wujków, cioć, kuzynów. Nigdy nie przyniósł żadnego wstydu. Nie leżał gdzieś tam na chlawie, przy ognisku, czy gdzieś tam na działce, na poszubach. Po prostu normalnie to się mówi. No i potem w związku z tym, że ja już jako no, nastolatek grałem muzykę taką rockową, garażową, zawsze na piwach. Też właśnie było jakoś tam spokojne, ale to właśnie to normalne jedno na piwach. Więc to było normalne, tak jak no, to się nazywa po prostu picie towarzyskie gdzieś tam w rodzinach. Natomiast we mnie już był taki, bo przez ten pożar ja straciłem w ogóle nadzieję. Mój kolega zginął. To, co widziałem tam, zresztą mam na ten temat felieton na swoim kanale, zawsze wywołuje, już mi się robi, już mam dreszcz i przykro, bo te spalone ciała, ten zapach skóry palonej, włosów nastolatków, to była po prostu gehenna. Ja wychodziłem przed ostatnim, mój kolega zginął. Wiozłem też na nogach bardzo powiedz. Właśnie taką 14-letnią, przepraszam, dziewczynę, no, która zmarła niestety. I to są emocje, które nigdy nie zginą z głowy. Bo jakieś oparzenia można zaleczyć, przeszczep skóry, ale w głowie to zostaje. I ja miałem potem ta telewizja się skończyła, upadła i miałem swoją działalność fotowideo.
trochę na swoje też nieszczęście, dlatego mam to zawsze było, teraz tam kamerzysta, do dobrego montowania tutaj proszę dwie flaszeczki, ale to jeszcze nie był taki początek, to się rozkręcało bardzo długo. Ja do dzisiaj nie wiem, kiedy była ta granica, którą przekroczyłem, że to się przeistoczyło z picia towarzyskiego, z picia małego, po prostu mając na przykład właśnie po małżeństwie, potem jeszcze 5-letni związek, wszystko wydawało się być normalne i przez miałem samochód i jeździliśmy i tutaj normalnie pracowałem, ale jednak już się pojawiało to powoli koncentracja wokół życia wokół alkoholu. I czym to się skończyło? Że ja nie byłem po prostu z tym dziewczyną, tylko byłem obok i po jednej rozmowie po prostu odeszło, że nie zauważyła, że jestem coraz częściej nieobecny. Ciągle tylko ważniejsza jest wódka i jakiś kolega. I dzisiaj to widzę tak, że ja tak naprawdę robiąc z siebie takiego, bo byłem lubiany i dusza towarzystwa, to jest na nieszczęście to, że do alkoholika, to nie ma się co szczycić tym. Tak samo nieszczęście do alkoholika jest tak zwana mocna głowa. To nie jest powód do dumy, to jest właśnie krok do alkoholizmu i to bardzo dużo. Czy tutaj nie ma żadnego powodu do szczycenia się, do kozactwa. I właśnie ten błazen taki imprezowy, czyli ja, zawsze, który potrafił się śmiać z siebie, czy robić jakieś właśnie, no, głupie. No, po prostu zabawiałem to w ten sposób, mówiąc. To dzisiaj tak na to patrzę, że ja tak naprawdę byłem nieszczęśliwy, że to była tylko taka poza, a wewnętrznie zawsze był ten smutek i gaszony właśnie wysunięty alkohol. Tak to mniej więcej wyglądało. No a potem już po ładnych paru latach zaczął się ten rozwój choroby alkoholowej. No, był na tyle duży, sam do tego dopuszczałem, bo nie miałem z kim rozmawiać właściwie, zostałem sam ze sobą, ale to jest właśnie to, że czy dajemy sobie pomysł, to będzie się odsunęli najbliżsi przyjaciele i właśnie między innymi przyjaciele, przecież moje kuzynostwo, z którymi występowaliśmy od takich małych i święta i właśnie różne wyjazdy na Działkę, na Kaszubę, dzieciństwo całe, ale oni kiedyś mi powiedzieli: nie dajesz sobie pomóc. I rzeczywiście oni byli ze mną tutaj na schodzisku w Gdańsku, odprowadzili mnie na detoks któregoś razu, też mnie odwiedzili, przynieśli zakupy, owoce, soki. Oni mieli niezwykłą nadzieję i strasznie mi kibicowali, gratulowali, że super, Rafał jest znowu naszym guru, naszym lekarzem. I niestety szybko się zawiedli po tym detoksie i później nawet po terapii, kiedy przyjechałem właśnie z dyplomem. Bo dzisiaj też tak myślę, bo to jest fajny ten kontrast taki po wielu latach tej oceny, tej autooceny sytuacji i siebie, że po 2,5, po 3 terapiach byłem w ogóle niegotowy na jakiekolwiek zmiany i to nie było moje. Nie robiłem tego tak naprawdę stricte dla siebie w 100%, tylko bo otoczenie wymagało, tak chciało, tak żądało, a nie robiłem tego dla siebie. Właśnie za każdym razem, zresztą nieraz płakałem i błagałem w tym pijanym myśleniu, żeby mnie zabrali na detoks. Po pierwszej w nocy dzwonię do swojej matki chrzestnej, że ja już tak nie mogę żyć, że ja nie chcę, że muszę się odkryć i pójść na leczenie, ale to jest tylko w pijanej widzi. A później, kiedy się znowu dobrze czujemy, dochodzi do głowy, że przecież to jednak nie. To jednak nie jest moje życie. Ja chcę się na to. Bo ja nie radzę sobie ze swoimi problemami. Bo nie przerobiłem tej prawdy. Bo mi to przeszkadza. Bo mam kompleksy. Bo mam oparzoną rękę. Tutaj łokieć. To cały czas wyćwiczony do dzisiaj taki no, tik, nawyk, że czy siadę tramwajem czy autobusem, no to zawsze lewą ręką,
a podpisami, że to od 21 roku życia mam to tak zakodowane, że nawet ktoś mi zwrócił uwagę, a co ty tak chcesz, pochowasz tą rękę. A widzisz, zauważyły, bo się jej wstydzę. I tak jak dzisiaj, bo zaraz pewnie będziesz chciał zapytać, co z moją nogą, i tak jak dzisiaj się nie wstydzę pójść w tych skabękach bez nogi, to, co się stało, mając 21 lat, tak zostało, tak mi zrujnowało tą głowę, że zostawiło wielki ślad. I to był zawsze mój kompleks. Na pierwszy rok właśnie w tej dzieckowej rękawiczce trzeba było chodzić, żeby nie było przerostów przed towarzystwem. Nawet w szkole próbowałem się uczyć pisać lewą ręką. I mało tego, największe te straty to są te nasze nadzieje, marzenia, że nie mówię tutaj o Hollywood, że od razu bym został operatorem kamery z pierwszej prywatnej telewizji tutaj w Gdańsku, żebym był jakimś wielkim filmowcem, ale już Polsat był na widoku, że może tam, może gdzieś tam i tak dalej. I to są rzeczy, które odchodzą gdzieś i przychodzi przygnębienie, niektórych dopada depresja. I na depresję właśnie też często służy nam alkohol, a jednocześnie jest też depresantem i koło się zamyka. To jest po prostu tragedia. Dopóki ktoś, oczywiście jeśli zdąży, jeśli go nie oświeci, jeśli nie nastąpi cud, jeśli nie zrobi to z jakiegokolwiek powodu, nie sięgnie po trzeźwość, no to właśnie może nie zdążyć. I wszystkim mówię, działaj zanim się ściemni. To jest taki kas. Bartek, a powiedz, kto najbardziej ci pomógł podczas wychodzenia z leczenia nałogu? O, fajne pytanie, bo niektórzy dziękują sile wyższej, Bogu, ale to tak do końca nie jest, bo ja jestem najbardziej wdzięczny, owszem, to za chwilę, najbardziej jestem wdzięczny sobie, bo tak naprawdę wypracowałem to sam i stwarzałem wszelkie okoliczności, o których też mówię na kanale, właśnie okoliczności, które mi pomagają w dalszym rozwoju i w dalszym trzeźwieniu. Ale nic nie ma bez przyczyny. Jeżeli zrobię to, jeżeli pójdę tam, poznam kolejnych ludzi, to mnie wciąga gdzieś i dlatego stawiam na pasję i cele. A oczywiście oprócz tego, że najpierw używamy też narzędzi zdobytych na terapii, która jest dla mnie moim zdaniem niezbędna. Ale właśnie teraz tutaj bardzo ważna sprawa to jest, dlaczego chcemy i no właśnie z jakiego powodu mamy w ogóle wyjść z choroby alkoholu, z tego picia, czyli przesadnego, bo no, uciekła mi taka myśl. Bo nieważne właśnie, nieważny jest sposób, dla jakiej idei w ogóle odstawiamy alkohol, tylko najważniejsze jest to, żeby to nam się przyistoczyło, przekonwertowało w moją korzyść. I to może być tak jak na początku, w moim przypadku, to była miłość. W miłości nic nie wyszło, ale ja się nie dałem. My się po 8 miesiącach czy 9 rozstaliśmy i to był przecież wspaniały moment, żeby się nachylić, prawda? Ale nie, bo ja już czułem samym sobą, jak mi się to opłaca, jak jest świetnie zjeść. To są te u mnie na kanale też przysłowiowe stawki w czerwcu, że ja wreszcie mogę się nalektować i smakować i że czuję smak, bo to wszystko było przecież kiedyś nienormalne, prawda? I są ludzie, którzy na przykład się tylko założyli, że ja rok nie będę pił. Ale on wpada na genialne olśnienie, mówi po roku, kurde, ja w zasadzie już w tym zostaję. To jest świetne, ja nie chcę już brać. Ale jeżeli nikt nie znajdzie tego, jeżeli nie ma w ogóle pomysłu na siebie, to ja tak uważam i dlatego moje jakieś poprzednie próby polegały na tym, na jakieś tam tego trzeźwości, załóżmy 2 miesiące czy miesiąc. Ale dlaczego? Nie było żadnego celu, nie było jakiejś motywacji, to co? I ambicji nie było, bo dla jakiej idei mam? Jeżeli się nudzę i nie wiem, co ze sobą zrobić, jeżeli nie mam po co trzeźwieć, to jest odstawianie tylko na chwilę. Nie, pokazówka przed sobą, przed innymi. To nie ma w ogóle racji być. To musi być konkretnie i
Oczywiście, to jest tylko i aż jeden warunek, że akceptuję nigdy, ale to nigdy już się nie napiję. Po prostu godzę się z tym, nie istnieje. Tak jak rozpatrzone to tutaj na tło, trochę mi niefajnie, ale to nie dlatego, że nie mogę. Przede wszystkim trzeba mieć pomoc. A ile miałeś prób wyjścia z nałogu? No to nie wiem, czy można. No, byłem na 18 detoksach, ale prób takich, no, można policzyć na palcach, bo ja nie chciałem, właśnie o to chodzi, że ja nie chciałem być szczęśliwy, nie miałem po co. Lubiłem wątek w ogóle życia i używałem. Nie było takiej prawdziwej, dlatego że tutaj nawet nie ma o czym mówić, że ja to będę jakieś próby. Jeżeli coś tam było to takie na odwal dla kogoś, dla taty może. I takie odniechcenie, z przekonaniem takiej, że od dzisiaj nie piję, nie było żadne, a teraz mi się uświadomiłaś, że faktycznie, bo nigdy nawet o tym nie myślałem. Nie było takiego prawdziwego podjęcia decyzji, bo to było zawsze tylko przysięganie przed Bogiem, przed kimś tam z głową w wiadrze, że już nie powiem. Ale to jest fikcja, to jest cały czas pijane myślenie. A co według ciebie jest kluczowe podczas wychodzenia z nałogu? Przez wychodzenia z nałogu przede wszystkim ja na to zwracałem od samego początku uwagę, nie dowcipkuję, nie śmieszkuję z tego tematu, nie spotykam się i nie opowiadam, jak było kiedyś na imprezach. Ja nigdy ani razu z nikim nie wspominałem, bo było na tamten czas fajnie. Gdyby nie było fajnie, to byśmy tego nie robili. Na tamten czas rzeczywiście było właśnie świetne, każdy się napił, jeden się wywrócił, drugi coś tam. To było do gadania kiedyś, ale nie możemy tego wspominać. Ja na przykład rzadko się zdarza, że ktoś ma albo nie ma snów alkoholowych. Ja ich miałem, można powiedzieć, na jednej ręce, dlatego że ja o tym nie pielęgnuję tej pamięci. O tym właśnie piciu. Długo, to jest też moja taka zasada. Ja dopiero byłem teraz na jakimś sylwestrze. Dlaczego? Bo uważam, że lepiej sobie opuścić jeden, drugi, trzeci, jeżeli nie jestem na to gotowy. Ale przede mną jeszcze 20 czy 30, sądzę, tam będę gdzie w tym życiu, czy jeszcze będziemy, czy nie będziemy. I to jest to. Właśnie nie pojawiam się, nie nalewam, nie kupuję żadnego piwa bezalkoholowego. To jest cały czas w głowie podkręcanie sytuacji. No może na tym nie myśl, ale z tyłu głowy jest i stąd są te sny, że ja się znowu napatrzyłem, bo ja tutaj pozornie mówię, mi to nic nie robi, ja ci mogę nawet polewać. Nieprawda, już tam gdzieś ślinka leci, choćbym się nie wiem, jak bronił i zapewnił, że mi to nic nie robi, to jest nieprawda, bo jest to świadomość i to działa. A jaki wpływ miał nauk na twoją pracę? No właśnie, ja byłem tak zwanym wysoko funkcjonującym alkoholikiem, ale to się kiedyś kończy właśnie. I nigdy nie zepsułem swojej roboty. Dlatego, że potrafiłem, no właśnie, jeszcze potrafiłem się pilnować pomimo pijaństwa, bo to nie była właśnie akurat pracowana. O właśnie, a po pracy. Niektórzy wchodzą do gardła lwa, pracując na przykład monopolowym albo mówiąc barmanką czy barmanem, to i chodzą na terapię i chwalą się tym, że oni wracają tam z powrotem do pracy. Na większej większego błędu nie widziałem. To jest niedopuszczalne. Ale no, ja nie będę nikomu mówił, co ma robić. U mnie było tak, że no, właśnie jak ten operator kamery czy fotograf na chmurę, no to zawsze ten niestety jeden, dwa kieliszek pod kontrolą, ale potem już zostawiałem coraz częściej samochód, bo się spokala, bo sami chcieli, żeby to może jest to później. A to zostajesz z nami, zostaw już tą kamerę, jest już po oczekinach, teraz bawisz się z nami, co z nami się nie napijesz i tak dalej.
tam było wtedy drive, prawda? I zostawiałem samochód przy mocarskim silnikiem taksówką. I to były takie właściwie, no to było 2008, chyba już drugi czy trzeci rok, i myślę, że to już był taki początek. To już było takie zaangażowanie się na wychowawcę. Jeżeli ja już zostawiałem, oddawałem komuś kluczyki, nie byłem w stanie jeździć. Zresztą miałem. I to właśnie to już się tak pojawia, brak szacunku do swoich przedmiotów. No, że ci wszystko jedno. Nawet obcemu. To ty mnie odwieziesz, a jutro mnie odwieziesz. Powiedz Bartek, jak trzeba nisko upaść, żeby zobaczyć, że ma się problem? To nie ma tak. To każdy ma swoje dno, bo dlatego, że to jest bardzo fajne pytanie, bo każdy upadek może powodować wcale nie powstanie. To jest następny powód do tego, żeby mówić, bo załóżmy, od co się jeden kolega drugi, no, pojawia się arogancja, gdy to nie, to jest spadek, to się pojawi następny, stracę coś tam, bo mnie na przykład naprawi, no trudno, ale na przykład w moim przypadku, kiedy się straci, załóżmy, no, to tak jak ja nogę straciłem, a jest to świetny powód, żeby pić dalej, bo przecież teraz zostanę sam, nikt mnie już nie pokocha, już nic nie zrobię, gdzie ja pójdę do pracy, co robić? No to piję. Więc to nie jest tak do końca, że więc no to powoduje dalej depresję i załamanie, przygnębienie. A dla jednego będzie to na przykład takim punktem wyjścia, czy na przykład żona mu powie, czy ten poprawek to, ale ty się, ty pamiętasz, co ty wczoraj zrobiłeś? Leżałeś na placu schodowej zażygany, garniturze, sąsiedzi przychodzili, pani Basia po mnie zadzwoniła, co ty odmawiasz? I to już dla kogoś może być, aha, ja już nigdy więcej się nie napiję. Znam człowieka, który właśnie gdzieś tam przewiał, mu się bardzo, no, za przeproszeniem zażygał właśnie gdzieś tam na ulicy, zrobił się komunikację, a od tego czasu nigdy więcej przez 30 lat nie wypił. I to jest właśnie to. Dla innego będzie potrącony kogoś samochodem, a do niektórych nic nie dociera. Dla niektórych będzie straszakiem utrata zdrowia, że na przykład już mają wątrobę powiększoną, że mają już marskość, a jak już mają marskość, no to już jest właściwie koniec. Choroby trzustki, cukrzyca. No, mamy szereg tutaj chorób, i to też jeszcze nie płoszy zawodnika, no niestety. No on jeszcze, no skoro ja już mam, już jestem tak schorowany, nic mi nie pomoże, to już teraz mogę pić, więc chlam dalej. No to mem to jest bardzo dużo. I mówię, może powodować dalsze picie, wcale nie odbić się od niej. I te mają takie podniosłe. No, miłość mnie przypomniała, jak to było. Kiedyś, przecież ja byłem jakiś normalny i to wszystko, ja na szczęście wszystko swoje picie nie zatraciłem. No właśnie. A jaką masz radę dla osób, które obecnie walczą z nałogiem? Ja nie mam rad, ja nie doradzam, ale mówię właśnie o tym, że trzeba mieć sens i cel, dążyć do tego, i motywacji, ale przede wszystkim dlaczego my tu mieliśmy, czy jak ja. Dlatego, że mamy nierozwiązane jakieś problemy, jakieś traumy, przeżycia, ktoś nie przerobił tego, czy ktoś tam się topił, czy był molestowany, czy tak jak ja byłem w pożarze i trzymamy to w sobie, zakrywamy, przykrywamy pod dywan i zalewamy alkoholem właśnie po to, żeby tego niby wiedzieć nie. No bo czym jest alkoholizm? No właśnie ukryciem wszelkich uczuć, jak nie słyszeć, widzieć, czuć po prostu. I jakoś to dziwnie 20-30 lat przeżyć. Dzisiaj mogę tylko żałować. Dlatego jest to taka niezwykła chęć nadrabiania czas. Tylko spać nie chcę, działać, zdążyć jeszcze to, zdążyć tamto, i można tylko ubolewać, a jeżeli ktoś jest jeszcze taki nostalgiczny, refleksyjny, jak ja, no to właśnie po to też jest ta misja, żebym się dzielił
właśnie na kanale osobami jak nie czynić. Ja tam nawet mam swoje zajawce, że nie marnuj życia, bo ja już zrobiłem to za ciebie. Mogę się tylko uśmiechać i nieść posłanie, żeby dawać przykład i pokazać, że można, że poznać kobietę, niepełnosprawny, byłem alkoholikiem, znaczy piłem, ale jestem alkoholikiem pijącym. Teraz właśnie tutaj są balony, bo jutro mam tą rocznicę i będziemy mieć balony. No nie da nie jutro, tylko 19, bo już. Nie balować, nawet w jakimś sensie, może nie balować, ale uczcić, bo myślałem, że nie będę tego robił, ale jednak no jest jakaś taka duma, satysfakcja, bo nie powiem, jest to coś wielkiego, chociaż ja to przez pierwsze 2 lata ja tak nie uważałem, bo chodź, robię, a teraz właśnie, teraz jestem w mieszkaniu, w ciepłym, mogę herbatę i tutaj z tobą porozmawiać. Dziękuję Ci, Rafał, że chciałeś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.